Więc witam. Dzisiaj będzie poradnik, jak ustawić GPS-a na Farmingu 22. Już to oczywiście pokazuję. Nawet nie muszę wiedzieć. Na podstawie głupiej kosiarki. Pojedziemy sobie na pole. Musimy go rozłożyć. Mniej więcej. On tak jedzie wolno. A, bo ciągnę ten odważnik jeszcze. Kurde, te odważniki tu musieli pokładać. Jezu. Dobra. No tu mamy odważnik. To i to. Na podstawie na przykład tutaj zrobimy. To mamy. Zmniejsza, tylko to nie trzeba tego zmniejszać, bo ja to będę robił na pusto, żeby mi nie uciekł szybko. To robimy tak. Co pierwsze, Alt C. Zaświeciły nam się takie dwie kontrolki tutaj, że linie i GPS jakby. Czyli Ctrl S otwiera nam się panel taki. Teraz tak. Jeżeli chcemy ustalić na przykład jakim do pługu, tak? Do pługu się ustala trochę inaczej. Wartość, ale można zrobić automatycznie, czyli masz 12 i 30 metra, wychodzi mi cały zestaw, czyli tylny i przedni. I dalej, odległość, od której będzie pola, można sobie ustawić i tak dalej, że na przykład jak dojedziemy na przykład do końca pola, to nam będzie pikać, że już jesteśmy 9 metrów od tego. Włącz linię, linie nam będą pokazywać, gdzie mamy wjechać mniej więcej. Można przesuwać też i pokaż jako kropki, a nie tam linie, tak? Dobra, no to możemy włączyć jako kropki też. Dajmy na to. Plus, teraz tak, robimy kierunek. Ja zawsze robię na punkt A i kierunek, nie tam A i B, bo to i tak się nie sprawdza. 0 to jest, macie 0, 90 stopni to 90, ale to zaraz pokażę, jak w prosty sposób jeszcze to zmienić. Tutaj, jeżeli chcemy na przykład mieć na stałym polu jakoś... na przykład nazwę, dajmy na to, ja nazwę to 61 koszenie, tak? Na przykład 61 koszenie. Kurde, jakie napisałem. Koszenie, tak? Moja. 61 koszenie. Żeby wiadomo, tak? Zapisz do gospodarstwa, zapisz, tak? Mamy. Ustaw. I teraz tak. Escape. I następne to jest Alt i X. I on nam już pokazał tutaj drogę. Aha, okej, okay, bo mi teraz pokazało, że na prawo, tak? Tam jest 90 stopni. Czyli mamy tam 0, to jest na w prawo, tak? Czyli klikamy sobie Ctrl S znowu na zębatki i 1,61 skoszenie, przestawiamy te 90 stopni, żeby ten przycisk. I teraz tak, klikamy znowu Alt X. Na przykład trójkę, bo trzeba na tempomacie jeździć. Temu znowu. Ustaw kierunek. Ja to muszę powypierdzielać, bo się nazbierało tego wszystkiego. I teraz znowu Alt X. I trójka. Czemu? Ten na mnie się tak uwziął. O, mamy kropki swoje. Alt X i trójka, tak? I on teraz jedzie do zielonej kropki. Nie wiem, tu będzie słabo widać. Ale coś tam widać w miarę. Nie wiem, będzie o tak. Może widać, widzicie? Mniej więcej środek kropki zielonej, tam będzie biała, tak jak wyłącz teraz GPS-a, macie biało, to jest środek pola. I on teraz jak jedzie, to jedzie bez onego GPS-u, tak? Mniej więcej. I na przykład jak robimy, kurde, uwrocie dajmy na to zwane, tak? Czyli chcemy jechać na przykład skończymy pole, obkaszać i na przykład można zrobić coś w tym stylu. O. On nam już tutaj obraca tę kamerkę, że już jesteśmy i nie jesteśmy prosto, tak? On tam sobie tam dojedzie tam, do tego pola. Do końca, na przykład. Z kosiarką, jak mówiąc, tak? To samo z bronami, z oprostkiwaniem.
miał sobie wjedzie w ten dany obszar. Jak go wyłączyć? Można nacisnąć A lub D. Czasem się przewiesza, to trzeba nacisnąć Alt, żeby całkowicie go wyłączyć. Tak. Teraz można, wam pokażę jeszcze na takim innym sprzęcie, którego tutaj może znajdę. Bo my mamy tylko jeden ciągnik, ale to jest w zasadzie to samo co ze wszystkim, tak? Jeżeli nie jesteście pewni, to wchodzicie w maszynę, tak? I na przykład, że macie opryskiwacz, dajmy na to. No to patrzycie, 42 metry wam wywala, tak? Tam jeszcze nie wiem, czy na wapno on nie jest, ale chyba nie. Nie, on nie jest na wapno. Bo jak na wapno macie, na przykład ten bredel jest na wapno, tak? Jeżeli jesteście na tych dyskach, to macie 12 metrów, tak? Jeżeli macie ten drugi, to macie 18. No i tutaj trzeba też to przestawiać, bo on czasem nie łapie. Akurat na rozsiewaczach, bo to można ustawić, bo na przykład 40 metrów, to te 2 metry będzie jakby nasyp i będzie wszystko ok. Więc mam nadzieję, że wam poradnik się przyda. I Patryk, pamiętaj, robimy dzisiaj belki. No.